Dzień dobry Państwu. Mój dzisiejszy temat to mężczyzna na przemiał, o kryzysie męstwa i męskości. Temat nie jest jakiś bardzo nowy i rewolucyjny, dlatego że o tym kryzysie męstwa i męskości mówi się już od jakiegoś czasu w różnych kręgach. Ja tutaj będę się opierał o przemyślenia różnych myślicieli. To nie są do końca filozofowie, ale też pewni działacze, tacy jak Warren Farrell, który był przez długi czas we wczesnych latach 70. cenionym działaczem feministycznym. Został nawet wybrany na funkcję przewodniczącego Narodowej Organizacji na Rzecz Kobiet. Jest też autorem takiej książki Boy Crisis, która niedawno się ukazała, na razie jest tylko w języku angielskim, nie ma polskiego tłumaczenia, która też porusza temat kryzysu, on w tym momencie mówi o kryzysie chłopców, który jest związany z wychowaniem. Będę się też odnosił do przemyśleń Karen Straughan, to jest taka aktywistka na rzecz praw mężczyzn, tak paradoksalnie ona jest też rzeczniczką jednej z takich organizacji działających właśnie na rzecz praw mężczyzn. Odniosę się też trochę do Cassie Jaye, to jest reżyserka filmów feministycznych, która gdy nakręciła taki film Red Pill, czerwona pigułka, polecam właśnie o tych organizacjach właśnie mężczyzn, dotyczących praw mężczyzn, no zmieniły jej się przekonania i stwierdziła, że jednak coś może być na rzeczy w tym, co mówią, że to nie jest tylko jakaś banda mizoginów, którzy nienawidzą kobiet i no, stwarzają jakieś sztuczne problemy i chcą zaprowadzać patriarchat. Ale też no, na przykład do Jacka Masłowskiego, który z Tomaszem Kwaśniewskim napisali taką książkę Czasem czuły, czasem barbarzyńca. Tą książkę wydało wydawnictwo Agora, więc no, można powiedzieć, że to jest takie wydawnictwo bardziej lewicowe. No i no, oni chyba też prezentują takie bardziej lewicowe poglądy, więc widać, że ten problem, o którym będę mówił, jest postrzegany jakby w różnych środowiskach. Oni też Jacek Masłowski założył taką fundację Maskulinum i jakby w tam zakładce o nas, którą mają tam na swojej stronie tej fundacji, no tak się prezentują. Piszą, że etos współczesnego mężczyzny wymaga zredefiniowania nowego wzorca, równowagi między naturą a nową normalnością. Dlatego chcemy badać i przekształcać rzeczywistość, aby promować pozytywne wzorce, jak również równość i równoprawność obu płci. Poza tym jeszcze mamy też na przykład w kręgach Kościoła katolickiego takie osoby jak ksiądz Marek Dziewiecki czy Jacek Pulikowski, którzy bardzo dużo mówią o męskości, o relacjach kobiety i mężczyzny, też poruszają problem tego kryzysu męskości. Właściwie to w takim szerszym znaczeniu to jest kryzys rodziny w ogóle, bo jakby no nie da się oderwać tożsamości mężczyzny od tożsamości kobiety. I oczywiście znajdą się jakieś różnice między stanowiskami tych poszczególnych osób w temacie, ale wydaje mi się, że no, to, co jest wspólnym, to jest zauważenie tego problemu. Mogą być różnice w poszukiwanych rozwiązaniach, aczkolwiek jest też sporo zbieżności, ale na początek wydaje mi się, że warto zarysować, na czym w ogóle polega ten problem i skąd się wziął. Jeżeli spojrzymy na statystyki, nawet niekoniecznie międzynarodowe, ale nawet polskie, dotyczące umieralności ludzi, to generalnie jeżeli jakby takim jednym z głównych czynników, które wskazują na to, że człowiek nie będzie, umrze przed wczesną śmiercią, jest bycie mężczyzną. Mężczyźni o wiele częściej giną z powodu samobójstw, o wiele częściej giną w pracy, umierają właściwie na prawie każdą chorobę o wiele częściej niż kobiety, z pewnymi tam wyjątkami. No i stąd też jakby to określenie mężczyzna na przemiał, disposable male, którym posługuje się właśnie na przykład Karen Straughan, czy no wspomina też o tym Warren Farrell. Skąd to się bierze? No bierze się to stąd, że no w przeszłości, jak mówi właśnie Karen Straughan i jak mówi Warren Farrell, no ważne było przetrwanie, czy to plemienia, czy jakiejś społeczności, więc bardzo było ważne, żeby chronić kobiety. Kobieta ciężarna jest o wiele bardziej narażona na jakieś niebezpieczeństwo niż mężczyzna. Kobiety mają przeciętnie mniejszy przyrost masy mięśniowej, więc mają mniejszą siłę fizyczną, przeciętnie, bo oczywiście wyjątki się zdarzają, ale nie zmienia to reguły. No i teraz można się zapytać, no, czy to też było wykorzystywane w tym kierunku, że mężczyźni jakoś uciskali te kobiety, wywierali jakąś presję. No zapewne tak było, ale to by było zbyt mocne uproszczenie sprawy, bo jeżeli chcemy kogoś chronić, no to oczywiście w jakiś sposób pozbawiamy go praw. Jeżeli mamy małe dziecko, no to nie pozwalamy mu na pewne rzeczy. Kobieta nie jest oczywiście małym dzieckiem, ktoś tu może zgłosić sprzeciw, ale faktem jest, że w pewnych sytuacjach jest bardziej narażona na mężczyznę, a druga rzecz, że no, okazywało się była bardziej cenna, no bo wystarczy nam, no, potrzebna nam jest kobieta, żeby rodzić, prawda, żeby powstawały kolejne pokolenia i no, jest też w tym rodzeniu jakby w jakiś sposób ograniczona, nie może rodzić tych dzieci cały czas i w tym samym czasie nie wiadomo ilu. No mężczyzn tak dużo nie jest generalnie potrzebne z perspektywy biologicznej. Wystarczy jeden i cały harem kobiet może zapłodnić, prawda? Więc to tak mówię w dużym uproszczeniu, jeśli chodzi o taką kwestię czysto biologiczną. I dlatego no, mężczyzn się tak bardzo nie żałowało i chodziło o to, żeby chronić przede wszystkim kobiety i dzieci. Tutaj Karen Straughan właśnie zwraca uwagę na taką zasadę, która leży u fundamentów właściwie naszej cywilizacji, najpierw kobiety i dzieci. To nie Titanic, najpierw kobiety i dzieci w szalupy. Czyli generalnie jest to jakiś rodzaj seksizmu, można powiedzieć, prawda? Feministki tu się będą odzywać, że no przecież walczymy o prawa kobiet, tych praw kobiet nie było, one były ograniczane. To prawda, ale pytanie jest, czy wolałyby być na miejscu mężczyzn i zamiast no, siedzieć w tych wioskach, mieć te ograniczone prawo, jakąś swobodę, to ginąć na wojnie, być wykorzystywane też przez jakichś, można powiedzieć, rządców tego świata jako mięso armatnie na przykład. Więc to nie jest tak, że kobiety miały no, źle, a mężczyznom było super. Problemy wiążą się jakby z obojgiem płci. Też nie chodzi o to, żeby je przeciwstawiać, że trwa jakaś walka między kobietami i mężczyznami, no bo to by było zupełnie bez sensu. No i właśnie, i ta zasada, najpierw kobiety i dzieci, dlaczego powiedziałem, że jest seksistowska? Ano dlatego, że samego faktu, że jestem mężczyzną, no to powinienem poświęcić swoje życie, no jeżeli byłby jakiś wybór, za życie powiedzmy kobiety czy dziecka, bez względu na inne czynniki. Być może ta kobieta jest ode mnie mniej wykształcona, może ma mniejsze szanse w życiu, może nie wiem, no nie pomaga tam innym ludziom, w sensie jej działalność społeczna, jej kompetencje są mniejsze. To nie ma znaczenia, z samego faktu, że jest kobietą, jakby domyślnie przyjmujemy, że posiada ona przywileje i nie twierdzę, że to jest coś złego i że powinniśmy to zmieniać. Każdy sobie sam może odpowiedzieć na to pytanie, czy tak powinno być, czy tak nie powinno być. Faktem jest, że tak było i dalej w dużej mierze no, ta zasada jest dla nas przyjmowana w jakiś sposób domyślnie. Kolejna rzecz jest taka, że nastąpiły rzeczywiście pewne przemiany, jeśli chodzi o rolę kobiet i mężczyzn. To znaczy, no, kobiety zaczęły przejmować pewne zawody, zaczęły znajdować się w pewnych miejscach, które jeszcze ileś lat wstecz były przeznaczone głównie dla mężczyzn, gdzie mężczyźni odczuwali, że to jest coś ich jakby przypisane do ich męskiej tożsamości. No i w tym momencie no, powstaje trochę takie zagubienie, że no, wielu mężczyzn nie wie, jak się w tym wszystkim odnaleźć, co to właśnie znaczy być mężczyzną. Dużo wiemy na temat tego, czy mamy pewne stereotypy, pewne przeświadczenia na temat tego, co to znaczy nie być mężczyzną, jakie zachowania są jakby z tym sprzeczne, prawda? Nie rób tego, to jest niemęskie, to jakby nie zachowuj się jak baba, prawda? Są takie określenia. Czy to jest złe czy dobre, o jakich tutaj cechach mówimy, nie będę teraz jakby rozważał tej kwestii, ale no wiemy, że coś takiego istnieje, więc pytanie jest o to, co to znaczy być mężczyzną, co jest to takie typowo, nazwijmy to unikalnego dla mężczyzny, co odróżnia go od kobiety. Na poziomie biologicznym takie różnice oczywiście występują, chociaż są ludzie, którzy to starają się w jakiś sposób negować, ale wydaje mi się, że to, co jest istotne, jeżeli mówimy o jakiejś równości, o równości płci, to jest przede wszystkim to, że nie powinniśmy postrzegać właśnie siebie nawzajem przez pryzmat płci jako takiej. Na przykład powiedzmy, no słyszałem taką historię, że pewna dziewczyna spotkała się z pewnym oporem, kiedy chciała pracować gdzieś, jakaś tam praca państwowa była przy budowie dróg, czymś się zajmować. No i spotkała się z oporem, bo było, no jesteś kobietą, to nie jest praca dla ciebie, tutaj nie mamy takich toalet na zewnątrz, ty sobie tu nie dasz rady. No i oczywiście też, no to jest zły rodzaj dyskryminacji, no bo jeżeli ona się na to godzi się na te warunki, które mają mężczyźni, na te warunki, które mają wszyscy, no to dlaczego jej tego zabraniać? Jeżeli tą pracę jest w stanie wykonać uczciwie, no to nie ma z tym problemu, więc to, co jest istotne, to są kompetencje. Inna sprawa jest taka, czy istnieją jakieś kompetencje, czy istnieje jakaś różnica kompetencji między właśnie kobietami a mężczyznami, czyli różnica w kompetencjach przypisanych już do płci jako takiej, czy to pod kątem biologicznym, no bo tak jak mówiłem, chociażby jeśli chodzi o ten przyrost masy mięśniowej, że przeciętnie u mężczyzn jest większy, więc w tym momencie, jeśli chodzi o jakieś kompetencje do jakiegoś wysiłku fizycznego, jeżeli mamy pracę, która wymaga no, takiego dużego wysiłku, przecież praca na budowie, noszenie tam jakichś worków z cementem, no to wiadomo, że statystycznie no, więcej w tym obszarze możemy spodziewać się mężczyzn, że jakby te kompetencje tutaj można przypisać w sposób jakiś ogólny do mężczyzn. Ale wracając jeszcze do problemu właśnie teraz samego tego kryzysu i z czym on się wiąże. No, w momencie takiej utraty tożsamości, czy jakby braku świadomości, co to znaczy właśnie być mężczyzną, no pojawiają się różne próby radzenia sobie z tym i tutaj właśnie Jacek Masłowski mówi, że można popaść w takie dwa przeciwstawne sobie błędy, czyli z jednej strony jakby nic mnie nie obchodzi, właściwie to każdy niech sobie robi co chce, odsunięcie granic, całkowity liberalizm, nie branie żadnej odpowiedzialności. Z drugiej strony może być też taka skrajność, że no, jakoś z męskością, męstwem kojarzy się ta siła, ta agresja, więc mamy inną skrajność, jakiś taki radykalizm, jakieś takie bojówkarstwo, przemoc, jakaś niepohamowana. No i obydwie tendencje no, nie są dobre, one prowadzą do jakichś skrajności, do jakichś wypaczeń. No bo jeśli chodzi chociażby o tą agresję, przemoc, ona sama w sobie nie jest zła, dlatego że jeżeli mamy sytuację zagrożenia i rzeczywiście, no przypuśćmy, mamy sytuację chłopak i dziewczyna, ta dziewczyna jest jakaś bardziej, można powiedzieć, delikatna, ma mniej siły, nie ma w sobie jakiejś takiej, powiedzmy, energii, żeby stawać w szaranki, nie ćwiczy boksu, no to wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby w sytuacji jakiegoś zagrożenia, przechodzi tam jakaś banda chłopaków, czy ktoś tam ją zaczepia, żeby on był w stanie no, zadziałać jakoś tą swoją agresją i przemocą, ale nie po to, żeby robić komuś krzywdę, ale po to, żeby stawać w obronie słabszych, czyli żeby wykorzystywać te swoje kompetencje jakieś, które posiada na przykład w tej kwestii, dla dobra innych, żeby brać za innych odpowiedzialność. Problem, który się z tym wiąże, polega też na tym, że brak jest często u szczególnie młodych mężczyzn czy chłopców, brak wiary we własne siły, we własne możliwości. Jeżeli nie mieli nigdy takiej sytuacji, to według Jacka Masłowskiego, ale też Jordana Petersona, takiego psychologa klinicznego z Kanady, z Toronto, o którym nie wspomniałem jeszcze też na samym początku, no problemem jest brak inicjacji. Dawniej w mniejszych społecznościach była wyraźna taka granica od momentu, kiedy chłopiec przestaje być już dzieckiem i zaczyna być mężczyzną. Przestaje być pod opieką matki i przechodzi pod opiekę ojca, który go uczy, jak to się mówi, jak żyć, jak sobie radzić w trudnych warunkach. Zazwyczaj taka inicjacja wiązała się właśnie z jakąś sytuacją jakiegoś zagrożenia życia, jakiegoś niebezpieczeństwa, podjęcia jakiegoś ryzyka, z którego później wychodząc cało, no, miał już to poczucie, że skonfrontował się z zagrożeniem, z jakąś ciemnością i w tym momencie staje się mężczyzną. To też było zawsze jakieś tam święto dla, powiedzmy, danego plemienia, wioski, jakiejś społeczności. Zyskiwał jakby szacunek, już był postrzegany inaczej, postrzegany jako ktoś, kto bierze odpowiedzialność za siebie i też za innych. I to jest właśnie słowo klucz. Moim zdaniem, tak samo jak i wymienionych tutaj już osób, to, co właśnie stanowi tożsamość mężczyzny, no można powiedzieć, że kobiety też powinny ponosić odpowiedzialność, ale to jest no taki, powiedzmy, inny trochę wymiar odpowiedzialności, Chociażby z tego względu, że to, co jest swoiste dla mężczyzny, to jest właśnie bycie mężem i ojcem, prawda? Kobieta jest żoną i matką, ale no bycie ojcem to nie jest to samo, co bycie matką. I z perspektywy biologicznej inna jest relacja przecież matki do swojego dziecka, ona to dziecko nosi w swoim łonie, ono jest jakby częścią jej. Dla mężczyzny to dziecko jest jednak kimś jakby bardziej z zewnątrz, kimś, w kim trochę może się przejrzeć, prawda, jakby takim trochę jego odbiciem. Inne są też modele czy style wychowania ojca i matki, o tym mówi właśnie Warren Farrell w swojej książce. To jest też bardzo ciekawa rzecz, bo on zwraca uwagę na to, że statystycznie rzecz biorąc, jeśli chodzi o różne sprawy rozwodowe w Stanach Zjednoczonych, nie wiem jak jest w Polsce, ale przypuszczam, że może być podobnie, prawa rodzicielskie bardzo często są przekazywane matce, bardzo często, a nie ojcu. Ale badania, które on przytacza, których tu szczegółowo nie będę wymieniał, odsyłam do jego książki, mówią o tym, że o wiele lepiej w życiu radzą sobie dzieci, które były wychowywane przez ojców, a nie przez matki, jeżeli mówimy tutaj o wychowaniu przez pojedynczego rodzica, no bo oczywiście jakby idealnym modelem jest wychowanie przez i ojca, i matkę, ale takie dzieci podobno mają mniej problemów jakichś takich psychicznych, mniejsze problemy na przykład ze znalezieniem pracy, z założeniem własnych rodzin, z poradzeniu sobie z życiem. Oczywiście to są statystyki, więc są od tego jakieś wyjątki, ale no jest właśnie pewien paradoks, że i pewne podejrzenia, że właśnie no te decyzje sądu są kierowane pewnymi uprzedzeniami względem mężczyzn, że jest też coś takiego w naszych umysłach, no że jak dzieci, no to przecież kobieta sobie lepiej poradzi jakoś z nimi, co okazuje się, że niekoniecznie musi być prawdą. No i teraz też trochę wracając w ogóle dla samego powodu, dla którego Warren Farrell napisał swoją książkę. On był działaczem właśnie feministycznym przez długi czas i to bardzo cenionym, ale zauważył, że ta polityka tych organizacji feministycznych idzie za bardzo jednotorowo. Już nawet w samej nazwie mamy feminizm, czyli jest jakby ukierunkowanie, skupienie uwagi jakby na jednej płci, walczymy o prawa kobiet. Ale to nigdy tak nie jest, że problem leży tylko po jednej stronie, że rozwiązaniem jest tylko skupianie się na jakimś dobru, prawach jednej osoby, dlatego że jeżeli mamy problem z mężczyznami, jeżeli pojawia się jakiś kryzys męskości, kryzys właśnie takiej odpowiedzialności ojcostwa, kryzys też małżeństw, no to w tym momencie to jest też problem i kryzys dla kobiet. Nie da się rozwiązać jakby problemu patrząc tylko na jedną stronę. No po tej jakby jego zmianie perspektywy, czy jakby spojrzeniu na sprawę szerzej, gdzie stwierdził, no tu nie chodzi o walkę o prawa kobiet, tu chodzi o to, żebyśmy po prostu jako społeczeństwo stawali się coraz bardziej dojrzali, traktowali się po ludzku, właśnie nie przez pryzmat płci, nie na zasadzie teraz, że mamy feministki i one obarczają winą za wszelkie zło mężczyzn, dlatego że to jest zbytnie upraszczanie sprawy. Więc no tutaj został jakby wyklęty w dużej mierze przez te organizacje za zmianę tego stanowiska w tej kwestii. No i zresztą też jego wystąpienia są mocno bojkotowane, tak jak w większości osób, które tutaj wymieniłem. Nawiązując też jeszcze na przykład do tego filmu Cassie Jaye, która właśnie zmieniła swoją perspektywę na kwestię tych praw mężczyzn i tej problematyki kryzysu męskości, no ona też była popularna jakby w tym środowisku feministycznym, ale zaraz po tym filmie, w którym zawarła też swoje przemyślenia i wspomniała o tej zmianie, która w niej zaszła właściwie dopiero podczas montowania tego filmu, jeszcze nie w czasie tych rozmów, no też spotkała się z bardzo nieprzychylną reakcją. Więc no wydaje mi się, że to jest też clue tego problemu, że też w dużej mierze jako społeczeństwo no, mamy takie przeświadczenie, że no, co to mężczyźni się będą żalić, prawda? Co oni walczą o prawo? Że oni są ci silni, jak to zresztą wcześniej powiedziałem, chociażby fizycznie, jak to sobie nie poradzą. Ale okazuje się, że badania wskazują na to, że rodząc się w czasie, zaraz po urodzeniu, na przykład chłopcy cechują się większą empatią niż dziewczynki, co jest ciekawe i dopiero w trakcie socjalizacji no jakby te role są w jakiś sposób kształtowane tak, że no to nie przystoi jakby chłopcu czy mężczyźnie się za bardzo użalać, bardzo zwracać uwagę na swoje emocje. On powinien to przezwyciężać, że to jest właśnie no bardziej taka domena kobieca. Pytanie, czy no właśnie należy to teraz zmieniać, przekształcać? Trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie, ale wydaje mi się, że powinniśmy na to też zwrócić uwagę, że zadać sobie pytanie, czy na przykład te ruchy feministyczne, czy rzeczywiście tak bardzo im zależy na tej równości, czy rzeczywiście przemawia przez nich taka empatia, skoro zupełnie jakby dyskredytują, czy w ogóle no nie myślą o tym, co się dzieje z mężczyznami. No, prowadzi to też do różnych patologicznych, bym tak to nazwał, rozwiązań, no bo nawet jeżeli mamy jakiś problem z mężczyznami, no w tych dwóch sferach, czyli z jednej strony Piotruś Pan, nic go nie obchodzi, nie bierze żadnej odpowiedzialności, kobieta nie ma w nim żadnego oparcia, albo z drugiej strony jakiś przemocowiec, dyktator, który zaprowadza jakby jakieś tyrańskie porządki, no to oczywiście można próbować forsować takie rozwiązanie na zasadzie mężczyźni są źli, poradzimy sobie bez nich, niczego od nich nie oczekujmy, ale to nie ma sensu, bo przecież kobiety potrzebują odpowiedzialnych mężów, dzieci potrzebują odpowiedzialnych ojców. Powinniśmy raczej iść w tym kierunku, a takie negowanie, jakby zrzucanie winy, że wszystkiemu winni są mężczyźni, no na pewno do tego nie prowadzi. I patrzenie właśnie przez pryzmat na zasadzie to ten mężczyzna, ten zły i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy w każdym widzieć po prostu człowieka. Tym bardziej, że no, tych problemów jest naprawdę wiele, nie tylko w sferze właśnie samej rodziny, tylko tak jak mówię, no te statystyki są rzeczywiście zatrważające. To jest też taki paradoks, bo w momencie, kiedy poprawiły się trochę warunki pracy i kiedy nastąpiła większa wolność w wyborze zawodu, czyli kobiety jakby mogą wybierać sobie te same zawody, co mężczyźni, zdarzyła się taka sytuacja, że śmiertelność mężczyzn w miejscach pracy zaczęła trochę spadać, a proporcje, czy to zróżnicowanie tam jest bardzo duże, bo to jest tam chyba stosunek 9:1 czy coś takiego, bardzo duże. Nie wiem, czy teraz, że tak powiem, dobrze to określiłem, być może ten stosunek jest trochę inny, to też odsyłam do Warrena Farrella czy do statystyk GUS-u na przykład. Ale co się stało? No jeżeli wyrównują się pewne szanse w danym zawodzie, no to spada ta śmiertelność mężczyzn, no to oczywistym jest, że wtedy procentowo śmiertelność kobiet wzrasta, bo się wyrównuje. Przy czym widać to też w reakcji społeczeństwa, że nagle podniosło się w Stanach Zjednoczonych larum, że kobiety zaczynają umierać w pracy, ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że kurczę, może idziemy w dobrym kierunku, bo umiera mniej mężczyzn. Nie w tym sensie, że umiera więcej kobiet, tylko umiera mniej mężczyzn po prostu. Podobna sytuacja takiej dyskryminacji, nazwijmy to mężczyzn, takiej trochę podświadomej, no pojawiła się w takim przykładzie, który przytacza Karen Straughan. Jest taka sekta Boko Haram w Afryce, która no jakby jest sprzeciwiają się wprowadzaniu tych zwyczajów zachodnich do nich. No i no, to jest organizacja terrorystyczna, więc ich strategią było mordowanie w szkołach chłopców. Wszystkie dziewczynki zostawiali bez szwanku, mordowali chłopców. Na świecie, w światowej polityce była o tym cisza, aż do momentu, kiedy porwali dziewczynki. I widać dokładnie w tej ich strategii działania, że no, stwierdzili w którymś momencie, że to nie działa. Nikt nie zwraca uwagi na to, że ci chłopcy giną. W momencie, kiedy porwali dziewczynki, odezwał się w tej sprawie Obama, ruszyła światowa polityka, musimy coś zrobić ze sprawą, ale wcześniej jakby żadne działania nie zostały podjęte. To też pokazuje, no, w jakimi kategoriami patrzymy, że mamy w sobie jakby wiele wzorców, których nie jesteśmy świadomi i no, czy to tak do końca właśnie jest, że problem jest tylko w tym, że kobiety są dyskryminowane, że nie mają praw, czy też jakieś problemy są związane z mężczyznami, z wychowaniem, z naszą świadomością też dotyczącą tego, jak się żyje w naszym społeczeństwie mężczyznom. Warren Farrell zwraca też uwagę też na to, że to, co zapewnia sukces w życiu, czy właśnie jakieś powodzenie też w relacjach międzyludzkich, to jest umiejętność wysławiania się, umiejętność właśnie wchodzenia w relacje, komunikowania się, czytania, pisania, z czym chłopcy mają większy problem zawsze niż dziewczynki. No ja jakby, dla mnie to jest zrozumiałe z mojego doświadczenia, na przykład w podstawówce, kiedy no ja też w głowie miałem masę różnych myśli, trudno mi się było wypowiedzieć, wysłowić, bardziej sublimowałem te treści rysując na przykład pewne rzeczy. Dziewczynki u mnie przynajmniej w klasie, może to nie jest jakaś reguła, może to jest taki dowód anegdotyczny, ale miały łatwiej z jakąś składną wypowiedzią na jakiś temat, który tam był zadany na lekcjach. Raczej z chłopcom było z tym trudniej, gdzieś jakieś częściej dukanie się pojawiało, jakieś takie zawahania, co było od razu potępiane przez nauczycieli, gdzie no, ja myślę, że teraz trochę bardziej szkoła się uczłowiecza, ale leciały też takie teksty jak ty głąbie, ty głupku, nic z ciebie nie będzie i tak dalej. No myślę, że to niezbyt pomaga w tym momencie, ale jeszcze bardziej utwierdza w tym przekonaniu, że no co ja jestem nikim, gdzie tu ja będę jakąś brał odpowiedzialność na siebie, za innych, skoro wszyscy mają mnie za takiego. Więc no, widać to też chociażby na takim przykładzie, czy jeśli chodzi o taki styl też nauczania w szkołach, bo wydaje mi się, że bardziej szkoły są dzisiaj przystosowane jednak dla kobiet czy dla dziewczynek. I też być może z tego powodu, że no jak się rozejrzymy, no to podstawówka, liceum, większość to są panie nauczycielki. Bardzo mało jest nauczycieli. Oczywiście różne powody tu można tego wskazywać. Moim zdaniem no, podstawowym powodem jest pewien prestiż, że od mężczyzny wymaga się prestiżu. Warren Farrell podaje taki przykład, jechał w taksówce, jeszcze jak był działaczem tym feministycznym, z jakąś feministką i nastąpiła jakaś rozmowa z tym taksówkarzem i on pyta tej dziewczyny po wszystkim, słuchaj, tak się fajnie wam rozmawiało, dlaczego nie wzięłaś od niego jakiegoś numeru telefonu, żebyście się zgadali? A ona odpowiedziała, a bo on jest tylko taksówkarzem, a ona jest taką działaczką, ona jest taką aktywistką wykształcona i jest takie oczekiwanie jakby od mężczyzn, nawet nieświadome i nawet u feministek, właśnie tego prestiżu, że mężczyzna ma mieć określony status w społeczeństwie, musi być jakimś autorytetem, musi mieć dobrą pracę i tak dalej, i tak dalej. I czy to jest równe traktowanie płci? Od kobiet tego się nie wymaga. Wręcz przeciwnie, Warren Farrell mówi, i on akurat jest jakby przeciwnikiem tego, bo mówi, że od jakby mężczyzna musi sobie na kobietę zasłużyć. No, sam fakt, że jesteśmy, no teraz to trochę zanika, ale generalnie no, przez długi czas panowało i niektórzy ludzie dalej z tego korzystają, że to mężczyzna płaci, gdy zaprasza, prawda, na randkę, że niektórzy no, biorą pod uwagę partycypację kosztów, ale generalnie no, to jest tak, że no, dziewczyna ma wartość samą w sobie, ale mężczyzna jakby musi się wypłacić na to wszystko, bo inaczej nie jest tej kobiety wart. Pytanie, czy to ma cokolwiek wspólnego z równością płci? No nie za bardzo, ale jak widzimy na tym przykładzie, nawet u tych działaczek feministycznych, które tak dążą do tego równouprawnienia, jest to gdzieś głęboko zakodowane. Tak już zakończając, u podstaw tego wszystkiego tak naprawdę leży pewien kryzys rodziny, dlatego że to wszystko bierze się z wychowania. I tu pojawia się pewne błędne koło, no bo teraz tak, jeżeli mamy rodziny tak naprawdę wybrakowane, mało jest pełnych rodzin. Ja na przykład no, niewielu miałem kolegów, przypuśćmy w podstawówce, liceum, którzy pochodzili z pełnych rodzin, w tym znaczeniu, że mieli właśnie i ojca, i matkę, a jeżeli już, to gdzie nie byłoby żadnych patologii, nie wiem, jakiegoś alkoholizmu, jakiejś tam agresji, jakichś tam innych rzeczy. No generalnie pełne rodziny i takie, nazwijmy to, zdrowe, oczywiście rodzin idealnych nie ma, są w mniejszości. Problemem jest właśnie ta nieobecność ojca, gdzie no jeszcze poprzedni system za PRL-u, prawda, wielki przemysł, ten ojciec gdzieś tam cały czas siedział, czy to na hucie, czy w jakiejś fabryce. Potem, stąd też to jest taka ciekawostka, to jest taka moja hipoteza, że no, wyprodukowaliśmy jakby tych kiboli wszystkich, ten problem z przemocą, z tym traktowaniem powiedzmy piłki nożnej jak religię, dlatego że co tu się dziwić, jeżeli taki ojciec cały czas jest w pracy, nie ma na nic czasu, bo chce wykarmić rodzinę, mieszkają w jakimś małym bloku, podwórka jakiegoś szczególnie nie ma i jedyną rozrywką i jakby tym czasem z ojcem to jest obserwowanie go, jak gra w piłkę, prawda? No były przecież drużyny zakładane przy hucie czy przy tam innych jakichś miejscach pracy, więc w tym momencie taki dzieciak traktuje tą grę jak religię, to jest mój ojciec, a tamci inni to są jego wrogowie, więc no, wyprodukowaliśmy ten problem przez pewien układ społeczny, a teraz chcemy się go pozbyć, pozamiatać, zamiast przemyśleć, jakie są jego przyczyny, skąd to się wzięło. czy tego nie powtarzać. Potem mieliśmy wyjazdy za granicę za pracą i no, rozdzielenie gdzieś tam małżonków, brak tego ojca, czy właśnie cały czas siedzenie w pracy i myślenie o tym, że ja jako ojciec się spełniam w tym, to co Warren Farrell mówi, że miłość matka wyraża przez bliskość, przez to, że jest ze swoim dzieckiem, a ojciec przez to, że jest daleko, że walczy, że pracuje, że zarabia. Ale to też nie jest dobra rzecz, bo dziecko potrzebuje ojca i taka ciekawa anegdota. Warren Farrell właśnie opisuje, że po jednej ze swoich konferencji podszedł do niego pewien mężczyzna i mówi, że podziękował mu bardzo za te jego rady i mówi, no słuchaj, do tej pory zajmowałem się cały czas pracą, to był jakby punktem numer jeden, no ale tak pomyślałem, że rzeczywiście, że pobędę tym ojcem. Zrezygnowałem tam na jakiś czas, zupełnie zostawiłem swoją pracę zarobkową i zająłem się swoim dzieckiem, swoim synem. I mówi, że to był najlepszy ten ostatni rok w moim życiu, jaki miałem. Przy czym podeszła jakaś osoba i przepraszam, czy mogę prosić autograf. No i Warren Farrell zaczął szukać tam jakiejś kartki, a ten ktoś powiedział, nie, 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 od niego. No i zdziwiony pyta swojego rozmówcę, Warren Farrell mówi, a jak ty się właściwie nazywasz? A on mówi John Lennon. Także no, też ciekawe, nazwijmy to takie świadectwo tego, że no, mężczyzna może się spełniać właśnie jako pełnoetatowy ojciec w jakiś sposób. Smutne jest to, że niedługo później John Lennon został zastrzelony, jakby no, nie miał możliwości tym ojcem pobyć dłużej. I teraz zakończając i wracając jakby do meritum sprawy, no potrzeba jest nauki odpowiedzialności i tej zdrowej tożsamości mężczyzny, czyli bycia tak naprawdę tym mężem i ojcem, tą opoką rodziny w jakiś sposób. Oczywiście no, tutaj może ktoś zgłosić sprzeciw, no ale dlaczego kobieta nie może nią być? Oczywiście może, tylko ona to robi na inny sposób jako matka. To widzimy też gdzieś tam, dziecko się bawi, prawda? Tylko nie zrób sobie krzywdy, tylko nie chcij się celi. Jesteś głodny, bo obiad za chwilę. To jest wyraz takiej macierzyńskiej troski. Ten model wychowania ojcowski no, bardziej polega na tym, żeby no, łamać trochę te granice, wychodzić poza, podejmować pewne ryzyko, właśnie no, brać za siebie i za innych odpowiedzialność, niekoniecznie względem tych takich najprostszych potrzeb, ale też jakichś większych. Jakieś walki o coś. Antoine de Saint-Exupéry mówi, że żyć możesz tylko tym, za co gotów jesteś umierać. I chodzi o to, że tego, wydaje mi się, no, chłopca szczególnie nie jest w stanie nauczyć matka. Druga rzecz, że też w ojcu ma chłopak wzór relacji do kobiety w jakiś sposób, kiedy widzi relacje swojego ojca z matką. Więc po prostu uczy się przez te relacje swoich rodziców taki chłopak, czy dziewczyna też, jeżeli mówimy o córce, miłości, która jest pragnieniem dobra drugiej osoby, też jakimś poświęceniem, jakąś ofiarą z siebie. I mężczyźni są do tego zdolni, bo ta umieralność na przykład gdzieś w pracy z tym się wiąże. Tak jest ich kierunek. No, tutaj takimi mówiłem dosyć ogólnikami. Bardzo polecam te publikacje, które wymieniłem, czyli Boy Crisis Warrena Farrella, czy przesłuchanie jakichś wypowiedzi Karen Straughan, czy ten film Red Pill, Cassie Jaye, Czasem czuły, czasem barbarzyńca, dobra książka też Jacka Masłowskiego. I też wydaje mi się, że ważna jest pewna refleksja, czy też wejście w jakiś dialog, taką rozmowę na poziomie jakby pewnych oczekiwań, ale no, w perspektywie takiej, że no, tu Jacek Masłowski na to zwraca uwagę, że kobiety mają tendencję do kastrowania mężczyzn. Przez to, że dzisiaj ten feminizm tak zaczął działać aktywnie, to jest taka obawa przed pewnym językiem mężczyzn, postrzeganiem świata na sposób męski, jeżeli kryje się właśnie, no, jest za tym ukryta jakaś taka agresja, jakaś taka energia, ale chodzi o to, że samo w sobie, sama ta energia, sam ten testosteron, który tryska, on nie jest przecież zły. Tu nie chodzi o to, żeby mieć kastrata, bo która dziewczyna będzie chciała mieć kastrata przez jakiś czas, to jest fajnie mieć takiego, powiedzmy, pantofla, że tak to ujmijmy, który robi wszystko, co się chce, ale po jakimś czasie, to też mówią o tym badania, że no, budzi się jakieś takie, nie wiem jak to nawet, jakiego tu słowa użyć, czy taka pogarda względem mężczyzny, że on nie jest sobą, na wszystko się godzi, więc następuje trochę taki paradoks. Z jednej strony fajnie, jak nie słuchaj mojego zdania, rób to, co ci mówię, A z drugiej strony no, ten mężczyzna zamienia się, przestaje być tym mężczyzną już w końcu i nagle, kurczę, nie chcę już z tobą być, bo kim ty w ogóle jesteś, jaki z ciebie mężczyzna? Więc nie może się mężczyzna czy chłopak nauczyć tego, jak być mężczyzną od kobiety. Tego może się tylko nauczyć od innych mężczyzn. I wydaje mi się, że no właśnie, problem tkwi w tym, żeby właściwie to uporządkować, żeby te cechy typowo męskie, czy te kompetencje, które są w jakiś sposób powiązane z płcią, żeby one służyły też drugiej stronie, żeby one służyły dobru, bo tym się jakby wyraża miłość, to jest pragnienie realnego dobra drugiej osoby, a nie żeby działały przeciwko. To tyle ode mnie, bardzo dziękuję.